Witam i pozdrawiam was, on już dotykał stoła, że to i to było ból i teraz ja zapomniałam co jest ten temat i lepiej on mówi to, bo to jest za dużo za jeden raz dla mnie. Ja. Dzisiaj jedno, jedno pytaniowy filmik można powiedzieć, ponieważ zadaliście pytanie, wytłumacz jaka jest różnica między wodą jonizowaną, wodą z ozonatora i wodą z generatora wodoru, czyli wodorową wodą. E, czyli tak, zacznijmy sobie od jonizatora wody. O tym filmy już w sumie były. Jonizatory wody wytwarzają głównie wodę alkaiczną, e, czyli o pH ujemnym, który pomaga nasz organizm odkwaszać. E, dodatkowo mają też moc wyciągania pewnych e, niechcianych substancji z wody, ponieważ tam są dwie komory w tych jonizatorach. W jednej mamy wodę alkaliczną żywą, a w drugiej mamy wodę martwą, e, kwaśną. Teraz niektóre jonizatory wody potrafią wytwarzać jeszcze w tej swojej właśnie drugiej komorze tutaj nam również wodór. Czyli jeżeli teraz mamy problem przykładowo ponieważ nie ma tych generatorów wodoru chwilowo one praktycznie zostały wyczerpane w ich ilość, a przez tę sytuację jako mamą one po prostu nie dojechały. I trochę też pewnie potrwa, zanim dojadą. Można ewentualnie skorzystać, poszukać jakiegoś jonizatora, który również wodór będzie wytwarzał nam tutaj. A taki również jest w tej kategorii, którą Wam podlinkuję, i jeszcze jutro Wam pokażę jakiś inny model też tego. I teraz tak, część tych niechcianych rzeczy idzie tutaj właśnie do tej wody martwej, czyli jakieś zanieczyszczenia tego typu, takie rzeczy mogą się na tamtą stronę przedostać. Wodę alkaiczną się pije po to, żeby głównie się odkwasić, a wodę. Kwaśną, czyli tą martwą, stosuje się głównie do dezynfekcji różnych rzeczy, na przykład w kuchniach można tym sprzątać, można tym owoce odkażać, na przykład też pomagać te zmywać tą chemię z nich, też można tym robić. Po to jest właśnie typowy jonizator wody. Teraz tak, oczywiście tego jest dużo więcej, jak nie zapomnę, to ten film Wam się wyświetli tutaj o jonizatorach, to samo można go sobie zobaczyć. Teraz idziemy dalej. Woda ozonowana. Woda ozonowana głównie ma taką zaletę tego, że ona zostaje jak gdyby zdezynfekowana tutaj ze wszystkich różnego rodzaju mikrobów, takich różnych innych rzeczy, też jakieś zanieczyszczenia chemiczne zostaną tam lekko usunięte z tego wszystkiego. Tylko wody z ozonatora nie wolno pić od razu po zrobieniu tego. Jak się ozonuje, ona musi postać tak pół godziny to jest takie minimum, ale lepiej jak ona by sobie godzinę postała przynajmniej żeby to po prostu ten ozon się ulotnił, ponieważ tego ozonu nie wolno wtedy pić, to może zaszkodzić tutaj w tym wypadku. Natomiast woda wodorowa, czyli jest zawarta wodór w środku, ta woda znowu ma takie działanie jak gdyby przeciw, nie, ma działanie antyoksydacyjne, czyli jest takim przeciwutleniaczem bardzo silnym. Coś w stylu można powiedzieć, witaminy C. Dodatkowo. Ma te cząsteczki dużo mniejsze niż witamina C, przez co dokładnie wnika w nasze cząstki, w komórki, pomaga nam tutaj to wszystko sprzątać. Nie trzeba je metabolizować, czyli po prostu jest ok, super jest. Czyści nam tutaj też cały organizm, ponieważ usuwa i toksyny, i wszystko, takie różne zanieczyszczenia, całe z naszego organizmu, Do tego to jest dosyć fajna. O, o tym też film już był. On tutaj u góry też się teraz mrygnie. Dodatkowo mrygnie? Wyświetli. Okay. Czy mrugnie o tak. Okej, okay, dzięki. <laughs> Co jeszcze powiem jeszcze na temat e, tanich takich e, generatorów? Trzeba zwrócić uwagę na to, ponieważ niektóre tańsze modele, e, które bywały na rynkach, też i starsze modele, bo ten jest dosyć nowy, potrafiają wytwarzać nam tutaj ozon. E, też w tym. I tu jest takie pewne małe. Dubio, że tak powiem, tak, takie coś nie ten tego do końca, ponieważ, jak mówiłem przed chwilką, ozonu nie wolno od razu spożywać, ponieważ on się musi najpierw ulotnić z tej wody. Ale jeżeli teraz zrobimy i godzinę poczekamy, to stracimy już masę też i tego wodoru w tej wodzie, a ozonu się nie powinno spożywać z tym, dlatego trzeba zwrócić na to uwagę, bo są takie generatory, które są też tanie i one właśnie produkują i ozon, i wodę razem. To nie jest zamierzone, ale to jest po prostu taka no, elektroliza, która nie do końca jest opracowana, można powiedzieć. I tu pojawia się właśnie taki problem tego, że jest w tym i też ten ozon. Tego można czasami wyczuć, bo jak się otworzy wtedy taką wodę i się powącha, czuć ozon nad nią. Ten potrafi też ozon wytworzyć, ale zauważyłem, że on go wytwarza w tym e, modusie czyszczenia się. Czyli tam pisze, że tej wody nie wolno absolutnie spożywać wtedy, ponieważ on wtedy piszczy. To jest dłużej przytrzymać guzik i wtedy włączy się po prostu takie piszczenie. Ja nie wiem czy on mi się teraz włączy, bo tutaj nie mam wody spróbuję. O, teraz się włączył i tak cały czas będzie piszczeć. I teraz tutaj się wytwarza właśnie oczyszczanie tego. I tam wtedy czuć ozon, bo jak to odkręca, naprawdę czuć ozon taki, że hej, także na to trzeba też zwrócić uwagę. I taka jest ogólnie mniej więcej różnica między tymi trzema wodami, e, o którą prosiliście. Także tak to mniej więcej wygląda. Szybka odpowiedź, szybkie pytanie. Także to będziecie mieli ewentualnie podlinkowane, jeszcze w opisie. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej. Pozdrawiam do następnego razu, pa.